Witajcie, z tej strony Krix i dzisiaj mam dla was prezentację figurkę od McFarlane'a. Jest to Fossil Dragon Clan z serii 6 i jak już zapewne widzicie, jest to kościany smok. Figurka jest naprawdę sporych rozmiarów, ma około 30 cm wysokości, jest bardzo ładnie wykonana. Z racji, że jest to właśnie kościany smok, posiada naprawdę multum różnych elementów. Spróbuję ją teraz ściągnąć z podstawki i pokażę wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda osobno. Sama podstawka, jak widzicie, wygląda bardziej jak taka stopiona skała, ewentualnie zastygła magma. Od spodu nie wygląda imponująco. Mimo wszystko, mimo że jest na dobrą sprawę pusta, to jest całkiem ciężka, przez co figurka się nie wywraca. Jest bardzo ładnie pomalowana i wygląda naprawdę nieźle. Sam smok natomiast mocowany jest na dwóch metalowych pręcikach i musicie przez to się bać, że się odłamią. Jak widzicie, wszystko jest bardzo fajnie przygotowane. Skrzydła również są montowane osobno. Jak kupujecie, wyciągacie z pudełka, to musicie je zamontować. Również są mocowane na metalowych pręcikach. Smok jest bardzo fajnie pomalowany. Ma kilka ruchomych elementów, na przykład tutaj paszczę, jedną łapę i drugą. Ale jak postawimy go na podstawce, to możemy go mniej więcej też wyprostować. Malowanie jest odpowiednie do smoka. Ma bardzo ładnie wymalowany tutaj ten płomień, przez co wygląda na dosyć żywy. Zielonkawe przegniłe skrzydła. Zamontuję to na podstawce i wam jeszcze mniej więcej pokażę, jak to można ustawić. Smok na podstawce wygląda tak. Akurat w tej pozycji, gdy szponami trzyma tutaj ten, można powiedzieć, sopel. Już nie pamiętam, jak to się nazywało. Chyba stalagmit. A może stalaktyt? Mniejsza to. Z drugiej strony wygląda tak. Jak chcemy, możemy mu lekko otworzyć paszczę, żeby wyglądał, jakby ryczał. Jeszcze wam tak pokażę tutaj od tyłu. Ma bardzo fajny, długi ogon. Akurat ogon jest z miękkiego plastiku, więc się tak łatwo nie odłamie. A samego smoka, jak chcemy, możemy jeszcze... Mój trochę oporniej się ustawia. Jakbyście sobie kupili, bo obecnie można go jeszcze dostać, to nie wiem, czy nie uda wam się ustawić, czy przypadkiem nie uda wam się ustawić go trochę prościej. Ale można go jeszcze ustawić w takiej dosyć wyprostowanej pozie. Tego smoka obecnie można kupić w cenie bodajże około 150 zł, nawet chyba trochę taniej. Swego czasu był znacznie droższy. Mi się udało go wyrwać akurat na Allegro za 50 zł dzięki pomocy kolegi. I naprawdę było warto. Długo polowałem na tego smoka, a teraz ponownie wrócił trochę do sprzedaży. Link, gdzie go można kupić, znajdziecie pod filmem. Ja od razu mogę wam powiedzieć, że jeśli uwielbiacie smoki, no to naprawdę warto się zainteresować. Smok wygląda rewelacyjnie. O, zapomniałem powiedzieć, że ma tutaj takie elementy jak kawałki zbroi, a resztę już zapewne widzicie sami. Naprawdę jest ogromny, około 30 cm i na półce prezentuje się, uwierzcie mi, rewelacyjnie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tego smoka. Następne smoki będę prezentował zapewne niedługo, bo się muszę zabrać za pokazywanie też figurek. Nie tylko samymi grami człowiek żyje. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, a my widzimy się już niedługo. Dzięki i cześć.